Dzisiejsze spotkanie. Czy widać progres w grze UKS-u? Pierwsze spotkanie na wyjeździe, wąskie boisko. Pierwsza połowa pod bardzo mocne słońce. Już nie spodziewałem się, że to będzie taka trudna pierwsza połowa. No i okazało się, że tak. Ciężko nam było coś skonstruować z przodu, utrzymać piłkę. Nie umieliśmy utrzymać tych górnych piłek. No i Omega Kleszczyk zdecydowanie w posiadaniu piłki, tworząc jedną dogodną sytuację po słupku, po strzale. Połowa kończy się 0-0. Spóźnieni w pracy jesteśmy, że tak powiem, jak ja to określam. Nie zrealizowano wiele rzeczy, założeń, które założyliśmy przed pierwszą połową. Czy po dzisiejszym spotkaniu ma Pan już w głowie wyklarowany zespół UKS-u na pierwsze spotkanie w czwartej lidze? Nie mam jeszcze takiej stuprocentowej, że tak powiem, decyzji odnośnie personelu. A czy mógłby Pan powiedzieć, że któryś z zawodników zaskoczył Pana w pozytywny sposób lub też rozczarował? Bardzo pozytywnie zaskoczył mnie Michał Białek i to, co namawiam go, żeby mi z lewej strony boiska funkcjonował w linii obrony, myślę, że dalej go będę namawiał. Ktoś rozczarował? Czy mnie ktoś rozczarował? Była osoba, która poprosiła mnie o testy, dosyć szybko dokonałem zmiany. Nie ma widać. Czy myśli Pan, że w obecnym składzie personalnym UKS jest w stanie wywalczyć awans do wyższej klasy rozgrywkowej? W tej chwili ciężko odpowiedzieć na to pytanie, ale myślę, że już jesteśmy blisko sytuacji takiej, że będziemy w stanie walczyć o ten awans. Chcę jeszcze mieć większą rywalizację w ofensywie. Czyli nadal Pan zastanawia się nad potencjalnymi zawodnikami, którzy mogliby wzmocnić skład UKS-u? Liczę, że jeszcze takie wzmocnienie będzie.